12 kwietnia wspominamy świętego Zenona z Werony, biskupa. Zenon urodził się około 300 roku w Cezarei Mauretańskiej na terenie dzisiejszej Algierii. Jako młodzieniec był świadkiem męczeństwa świętego Arkadiusza. Widział, jak odrąbywano mu ręce i nogi, by zmusić go do wyparcia się wiary. W jednym ze swoich pism Zenon podaje, że krew płynęła z ran Arkadiusza, tryskając jakby cztery fontanny. Wreszcie męczennikowi odcięto głowę. Zenon studiował w znanych ówcześnie ośrodkach kultury i nauki Afryki Północnej, w Syrcie i Madaurze. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach znalazł się w Weronie, gdzie w 350 roku wyświęcono go na kapłana. 12 lat później został biskupem tego miasta. Trzodę swoją ochraniał przed niebezpieczeństwami arianizmu i panującego wokół pogaństwa, głosi Martyrologium Rzymskie. Zenon pozostawił po sobie 93 tzw. traktaty, będące cennym świadectwem ówczesnej mentalności, metod duszpasterskich i wskazań liturgicznych. W swoich pismach zostawił szczegółowy opis ówczesnej praktyki udzielania chrztu świętego i Eucharystii. Jego diecezja miała jeszcze sporo pogan, Zenon zabiegał więc, by pozyskać ich dla Chrystusa. Względem katechumenów zachowywał wielką ostrożność i roztropność w dopuszczaniu ich do chrztu świętego, by nie byli tylko powierzchownymi katolikami, a w życiu nadal poganami. Nauczanie wiary traktował jako swój pierwszy i zasadniczy pasterski obowiązek. Bardziej jednak uczył swoich wiernych życia chrześcijańskiego własnym przykładem niż słowem. Zenon zmarł około 375 roku. Jest patronem Werony oraz żebraków i wędkarzy. Do dziś w Weronie pokazywany jest kamień, na którym siadał łowiąc ryby. Jego kult rozpoczął się zaraz po jego śmierci. Werona wystawiła ku jego czci aż 8 kościołów, a w całej diecezji 40 jako swojemu głównemu patronowi. Pochwały o nim głosili święty Ambroży, święty Petroniusz i święty Grzegorz I Wielki. Do wieku XVI święty Zenon z Werony był czczony jako męczennik, tak również wspomina go Martyrologium Rzymskie. Nie jest to wykluczone, gdyż wtedy właśnie szalał arianizm popierany przez cesarzy, którzy nie cofali się nawet przed wydawaniem wyroków śmierci na praworządnych biskupów. W ikonografii święty jest przedstawiany w stroju biskupim z wędką lub rybą w ręce, z dwiema rybami na książce, symbol gorliwego pasterza, lub w saku, sieci na ryby w kształcie worka. Atrybutami świętego są pastorał i ryba. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Zenona, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając we wierze i miłości zasłużyli na udział w Jego chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miłości.